Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was na kontynuację w naszej grze Detroit Become Human. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Mamy pierwszą w nocy. No i jedziemy. Co tu możemy włączyć? Mamy autonomiczny pojazd, którym się no nie steruje chyba, nie prowadzi się go. Mapka, po prostu wsiadamy i jedziemy. Czy tak faktycznie kiedyś będzie? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach jakby co. Ci ludzie, z którymi się spotkamy. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły. Zanim Zlatko ich nie zabił. Dobrze, że Zlatko miał auto. Nasza mała Alice nie będzie musiała marznąć. Widziałem je kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Wykryto usterkę. Włączono hamulce awaryjne. No to żeśmy się już najechali. Kiepsko to wygląda. Zostań w środku, Alice. Zbadaj silnik samochodu. No zobaczmy. Awaryjne się włączyły. Co teraz zrobimy? Bo ja wiem. To trzeba naprawić. Idziemy dalej na piechotę. No tak. Z tym minusie, ale zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, Kara. No ale co, nie da się tego naprawić? No bez żartów. To jest jakiś, nie wiem, drogowskaz? Cokolwiek by to nie było. Co to, jakieś wesołe miasteczko?
Tam coś jest. Tak. To jest wesołe miasteczko. Musimy się gdzieś schować. Nie możemy siedzieć na mrozie. Dobrze, przyjrzyjmy się budynkom. Chyba już dawno tu nikogo nie było. Tam coś jest. I tu coś jest, dobra. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. Tu coś? Żeby on tego nie wypowiedział w złą godzinę. Tutaj jest coś, zobaczmy jeszcze tutaj może. Tu jakiś android stoi. Zamarznięty. Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! No tak. Tu jest jakiś budynek, do którego można chyba by było wejść. Albo i nie. Tutaj coś jest. Mało miejsca dla trójki. No tak. Rozsypce. Ciężko będzie znaleźć tu schronienie. Może się uda, spokojnie. O właśnie. No. Zrobię.
No i proszę. Nic lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy się rozgościć. Zajmę się ogniskiem. Zobaczmy. Tu coś jest. Może zaproponujmy ciastko. Zostało trochę ciastek. Masz ochotę? Nie, nie jestem głodna. Dobra. Aha, tutaj mam rozsiedzić, dobrze. Chciałem tam przy oknie, no ale może być i tu. Alice? Okej, porozmawiajmy z nią. Może księżniczka? To będzie bajka o pewnej księżniczce, która... Nie, nie chcę takiej bajki. O masz. Wymyśl coś dla mnie. Aha. No dobra. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Która mieszkała sama w wielkim, starym domu. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... Była inna. Bardzo ją to martwiło. Wtedy
spotkała robota, który też był nieszczęśliwy, więc sobie postanowili, że uciekną razem, żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale byli tak odważni, że wszystkie ominęli. Na swojej drodze spotkali czułego olbrzyma, który obiecał ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Tego nie wiem. Ale każda historia ma morał. Gdy dotrzemy do kresu naszej, zrozumiemy jej sens. Teraz pora spać. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. Przyjdziesz powiedzieć mi dobranoc, tutaj? Tak. Tak, oczywiście. To słodkie dziecko. Tak. Jest bardzo dzielna. Cały czas sypie. Jutro czeka nas długi marsz. Trzeba wyjść wcześniej. Nikt nie może nas zobaczyć. Masz jakiekolwiek wspomnienia z przeszłości? Sprzed zlatki? Nie. Mój model stworzono do przenoszenia ładunków. Mogłem pracować w dokach albo w fabryce. To, kim byłem, nie ma znaczenia. To nie byłem ja. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Kara! O kurczę. No nie wierzę. Naprawdę? Co my tu mamy robić? Chroni Alice. No oczywiście. Pytajmy może. A wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. Aha. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, Kara! No przecież mieli chyba spać. Nie masz większego wyboru. Zapraszamy. Ponownie uruchom karuzelę.
Ojejku. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! No i ma atrakcję. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechała. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. No właśnie. Zatoka Piratów, tak? Bohaterowie przeżyli razem spokojną chwilę. Okej. Hank, obojętność. No trochę słabo skończyła się ta akcja. Niezły widok, co? Często tu przychodziłem, zanim... Mogę zadać panu osobiste pytanie, poruczniku? Wszystkie androidy zadają tyle osobistych pytań, czy tylko ty? Co, Connor? Widziałem zdjęcie dziecka na stole w kuchni. To był pański syn, prawda? Tak. Miał na imię Cole. Zanim co? Powiedział pan, często tu przychodziłem zanim... Zanim co? Zanim nic. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Defektów nic ze sobą nie łączy. To zupełnie różne modele, wyprodukowane w różnych miejscach i różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. Firmware? No właśnie, RA9. Tym, co łączy defekty, jest obsesja na punkcie RA9. Jest czymś w rodzaju mitu. Czymś wymyślonym, czego nie było w oryginalnym kodzie. Androidy wierzące w Boga. Kurwa, do czego ten świat zmierza? Coś panu zaprząta głowę, poruczniku. Czy... ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Te dwie dziewczyny... one tylko chciały być razem. One chyba... się kochały. Defekty symulują ludzkie emocje. Ale to maszyny. A maszyny niczego nie czują. A jak jest z tobą, Connor?
Wyglądasz jak człowiek, gadasz jak człowiek, ale czym jesteś naprawdę? Tym, czym pan zechce, poruczniku. Partnerem, kumplem do picia, albo maszyną, zaprojektowaną do wykonania misji. Poczułeś cokolwiek, gdy ta dziewczyna się zabiła? Czy miałeś wywalone na to, co się stanie? Ja tylko wykonywałem instrukcje. Zrobiłem to, co musiałem. A czy boisz się umrzeć, Connor? Proszę tego nie robić, poruczniku. Zastrzelenie mnie poważnie zaszkodziłoby naszemu dochodzeniu. Nie wspominając o osobistych konsekwencjach dla pana. Co się stanie, jak pociągnę za spust? Nicość? Otchłań? Androidzie niebo? Nicość. Ogarnie mnie nicość. Gdzie pan idzie? Nawalić się bardziej. Muszę pomyśleć. Kalon zostawił Connora w spokoju. Okej. Wysłuchali naszych racji. Wiesz, że nigdy nas nie wysłuchają. Jak się ujawnimy, zrobi się gorąco. Jeśli chcemy wolności, musimy mieć odwagę po nią sięgnąć. To jedyny sposób. Co chcesz zrobić? Kanał 16 nadają z wieży Stratford. Na najwyższym piętrze jest reżyserka. To właśnie nasz cel. Czyli włamanie do telewizji. Ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. Tymczasem z wami się żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.